Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan. Bartek, jakimi dotychczas osiągnięciami możesz się pochwalić? No, liczne medale na Mistrzostwach Polski, seniorów, w tym drugie miejsce na Mistrzostwach Polski seniorów kategorii olimpijskiej dwójki wagi lekkiej. No, młodzieżowy Mistrzostwa Polski to tak samo dwójka wagi lekkiej, kategoria olimpijska, czwórka podwójna kategorii Open. I różne wyjazdy właśnie z zagranicznej na scenie międzynarodowej, ale bez żadnych jakichś większych osiągnięć póki co. Mieliśmy okazję odwiedzić Cię na treningu siłowym na terenach AWF-u. No, ta infrastruktura pozostawia wiele do życzenia. Jak widzieliśmy, grzyb jest na ścianie u nas w przebieralni. No, sprzęt jest rodem z 80-tych lat. No i cóż, no niby to są spartańskie warunki, ale ciężko tam trenować, ciężko się zmusić, żeby przez całą zimę przychodzić, bo wiadomo, że w wioślarstwie całą zimę jest przepracowana na siłowni, na ergometrze wioślarskim i dzień w dzień przychodzić do takiej rudery, można tak to nazwać, i zmusić się do ciężkiego treningu. No naprawdę psychika powoli już może siadać, jak już przychodzi się do brudu, smrodu i trzeba tam jeszcze trenować, przelewać swoją krew, pot na jakieś osiągnięcia później. Ale pomimo wszystko trenujecie tam, więc ja zadam pytanie, co Was motywuje do tego, żeby dalej uprawiać dyscyplinę? Znaczy, żeby dalej uprawiać dyscyplinę, no to jest, powiedzmy sobie szczerze, że już większość z nas myśli o tym, czy dalej trenować, czy skończyć, bo jednak za to, że trenujemy, nie kupimy sobie jedzenia, tak? No a jednak korzyści z tego jakichś wielkich nie mamy, oprócz tego, że możemy się rozwijać fizycznie, bo wiesz, co też, no nie tylko fizycznie, bo rozwija umysł, myślenie, wszystko. Myślę, że dzięki temu, że trenuję, poradzę sobie w życiu, tak? Taki sport, a nie inny. No ale jednak wyżyć za to nie wyżyjemy. Ale pomimo wszystko poleciłbyś ten sport i zachęciłbyś młodzież do uprawiania wioślarstwa? Mimo wszystko na pewno. Młodzież 100%, bo to jest lepsze niż siedzenie przed komputerem, gdzieś szwędanie się po podwórku, bo jednak i rozwijamy swoje ciało, poznajemy nowych ludzi. Bardzo fajne znajomości można nawiązać w całej Polsce również. No i fajne zajęcie czasu. Nie tracimy czasu na jakieś głupoty. Nie wkręcimy się w żadne niemiłe sytuacje. Co w takim razie jest potrzebne, żeby ułatwić życie seniorom, jeżeli chodzi o Twoją dyscyplinę? No ja myślę, że na pewno jakiś duży zastrzyk gotówki i bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo, że oni mogą śmiało trenować, nie martwiąc się o takie życiowe sprawy codzienne. No bo przecież jak ludzie, którzy mają już po 30 lat i stawiają na szali życie zawodowe z życiem już swoim prywatnym, no już są w takim wieku, że ciężko powiedzieć nie, bo już trenują po 15 lat ten sport, no ale jednak sytuacja materialna czasem ich zmusza do tego, żeby rzucić ten sport na rzecz utrzymania rodziny, więc taki spokój ducha myślę, że dużo daje. Partnerem serwisu jest producent piwa Ciechan.